Witajcie. Teraz będziemy zaparzać niebieski kolor w tęczy z klitorii ternateńskiej. I teraz tak, jak otrzymujecie taką klitorię ternateńską w torebeczce, to trzeba ją otrzypułkować, czyli ściągnąć te takie zielone, oderwać te zielone gałązki i zostawić same niebieskie kwiatki. Zalewamy najwyższą temperaturą, jaką mamy możliwość, czyli po prostu wrzątkiem, czyli 350 ml wody gorącej. I najlepiej jest sobie odliczyć kwiatki na palcach jednej ręki. 5 kwiatków dodamy, czyli sprawdźmy, ile to będzie ważyć. Raz, dwa, trzy, cztery i 5. 5 kwiatków waży 0,31 g, czyli bardzo, bardzo, bardzo niedużo. I dodajemy te kwiatuszki tutaj. No i zobaczymy, co się stanie. Timer nam tutaj odlicza czas. W kolejnym filmiku dowiecie się, jak się zaparzyło. I do dzieła. Twórzmy tęczę razem.